gdziebym nie był, tam zawsze jest SKM i są mistrzostwa świata i jest finał. Tref Sokół Sopot UK7, Tref Sopot żółto-czarni, kadra województwa kujawsko-pomorskiego, biało-żółto-czarni. Mecz o pierwsze miejsce drugiego międzynarodowego turnieju w Choceniu. Pierwszy turniej wygrała drużyna z Opalenicy. Pozdrawiam Opalenicę. Kto wygra drugi turniej? Jeszcze przed nami prawie cała druga połowa. Na tą chwilę. Wynik 40-31. Marklewski Stefan, Pietras, Czechy. Wybronił Komenda. Karol Majszak po asyście Wiktora Sewioła. Rafał Komenda. Ładnie! Czesielski Damian. Nie tylko asystuje, ale także zdobyła indywidualne punkty. Odpowiedź? Nie, nie wpadł. No i zdecydowanie nie bał się wyjść pod kosz Stefek Marklewski. 44-36. 8 punktami prowadzi Tref Sopot. A przypominam, że tutaj organizator dla trenerów z tej finałowej pary ufundował, ja wiem czy on ufundował, w każdym razie w czasy dla trzech osób w lipcu w Egipcie. Plus dla zwycięskiej drużyny 100 euro kieszonkowego do wykorzystania. No, trzeba dolecieć jeszcze do Egiptu, ale na miejscu już hotel czterogwiazdkowy z pełnym wyżywieniem dla trzech osób. Dla pary finałowej, czyli pan Pierzanowski i pan Pruchnicki. Ciekawe, czy wyjadą. Zobaczmy jeszcze tę jedną akcję, a potem wrócimy w czwartej kwarcie do kolejnego filmiku. Komenda.
i prawia. Stefan Marlewski. 46-38. Troszkę kibiców jest, ale to większość zawodników. Witamy kibiców z Sopotu, z Jaworzna. To na razie tyle. Wrócimy do gry w ostatniej kwarcie gry. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej. Specjalnie z nimi.